Hej, hej ludziska, z tej strony wasz homo Romanoni, a ja witam was w kolejnym odcinku z Gris. Moi drodzy, niestety mnie wiało, jak możecie się domyślić. Ale co na to poradzić? Literka K. K jak kloc. Gdzie my tutaj idziemy dalej w takim wypadku, mnie zastanawia. Zobaczmy. Czyli dobrze może myślałem, że to jest jakaś rozpacz albo coś podobnego. Zobaczcie na tą figurę. Na te figury wręcz. Na pewno jest tu jakaś rozpacz. I ten czerwień taki szkarłatny. Mam wrażenie, że tu faktycznie chodzi o jakąś taką spowodowaną stratą kogoś. Co tu mamy dalej? Jakiś też kolejny ołtarz. A ja przez to mogę się przebić. Jednakże chcę najpierw zobaczyć, co jeszcze jest po tej stronie. Czy tutaj też do czegoś dojdziemy, czy nie. O, tutaj chodzą te stworki nasze. Ciekawe one są. Nietypowe bardzo. Czy tutaj pewnie będzie... Być może tutaj będzie kolejny ten taki. Chociaż wydaje mi się, że trochę już daleko idziemy. No, to trochę daleko. Wydaje mi się, że chyba jednak tam muszę coś rozwalić. Najpierw. Wracaj, kolego, wracaj. O, masz. Jakie teraz tutaj mogę... A, nie muszę skakiwać chyba. No, nie musiałem. Dobra, rozwalmy w takim razie tutaj coś. Bo tu nie bez powodu, myślę, mamy coś takiego. Cię, panie. Chyba jednak powinien pójść w tamtą stronę trochę jeszcze. Oj, zobaczcie teraz, jak tutaj jest ciemno. O kurcze. Zobaczcie, ile my tu możemy tego niszczyć. Jakieś motylki, można by powiedzieć, coś... Aha, chyba jednak okej jest. Ale coś uwolniliśmy w takim wypadku. Z wulkanu jakiegoś. Zobaczcie. Dobra, chyba jednak nie. Myślałem, że to mnie tutaj na górę wyniesie. Czy mogę spaść? Nie mogę spaść. Okej. Idziemy tu, dojdziemy w takim razie dalej. Jako głaz też możemy tutaj się poniekąd zatrzymać. Byłem ciekaw, jakbyśmy... O! Nie, serio, mam wrażenie, że tu będzie zaraz żółty. Albo jakiś pomarańcz. W sumie gdyby to szło taką tęczą, to by to miało sens, ponieważ czerwony jest na skraju, jeśli się... Nie mylę? Tutaj chyba po tym muszę wejść, tak. To bardziej mi wyglądało na jakiś wiadukt, można by powiedzieć. Aniżeli na coś, po czym musimy się wspiąć. No już zobaczcie, już tak trochę widzę ten żółć tutaj. A, chwyciło nas. Myślałem, że będę musiał jakoś nie wiadomo jak tutaj ten aż podskoczyć. Coraz bardziej widzę ten żółć, tak... Pięknie to wygląda. Hop. Aż się nam mostek wybudował. Jest nadal czerwony, okej. Nadal tutaj nas czeka czerwień jeszcze. Tutaj za wiele nie mogę zniszczyć. Dalej w jakieś odmęty tutaj wchodzimy. Nie ma! Zachwiana równowaga. Co to jest? Co to jest? Mnie to ciekawi. Z tymi stworkami nic nie zrobię.
Ale mogę, żeby ponownie nich dalej wchodzić. O! Kolejny rozwalony. I potrzebujemy, widzę, dalej gwiazdek następnych tutaj. O! Proszę bardzo, uruchomimy jakiś zegar? Brzmi to przynajmniej jak zegar, takie koło zębate. Działające. Ile my to potrzebujemy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć potrzebujemy gwiazdek. A, ja mogę się poruszyć, ja myślałem, że tutaj ten. Nie wiadomo, co muszę zrobić. Doskoczyliśmy. Okej. Okay. I tutaj nigdzie więcej nie pójdę, okej. Okay. Dobra, i tu mi się stworzy mostek. Opa, kolejny zniszczony. I gdzieś wychodzimy po prostu. Pewnie później się będziemy mogli tutaj wrócić w jakiś sposób, albo będziemy musieli nawet. Hop, ale tutaj teraz nie spaść. Takie buty. A, tutaj mogę wskoczyć. Fajna mechanika tutaj. A, i zobaczcie, teraz, żeby się nie zachwiało za bardzo. O, dobra. Gwiazdeczko nasza, jej, witamy cię. Mamy już trzy, dzięki czemu będziemy mogli przejść tam dalej. Bo się utworzy nam kolejna część mostu. Okidoki, hop. Mamy. Hop. Nie ma, niszczę tutaj to wszystko. Zapisik jest. Ciekaw jestem, w jaki sposób kolory będą przechodziły między sobą. Tego jestem najbardziej ciekaw w sumie. Bo one po prostu pomiędzy jak takimi właśnie białymi planszami mogłyby przechodzić jakoś, albo przeplatać się mogłyby one. Tutaj muzyka trochę zaczyna się tak zagęszczać. A są znowu te. I tutaj mogę ponownie rozwalić. O, tak dla siebie mogę rozwalić. Jednakże ja tutaj coś widzę. A nie, tutaj nie mogę przejść. Te kamienie takie równoważące się, nie? Ciekawie, co one tutaj symbolizują nam? Dobra. Podoba mi się fakt, że nie idziemy praktycznie cały czas w prawo. To mi się podoba. O, tutaj mamy więcej tego, widzę. Okej. A, tutaj muszę w takim wypadku stanąć dobrze na środku. I ponownie włączamy trybiki nasze. Lecz gdzie tym razem potrzebujemy je? Hop. Ej. Teraz jest ok. Opa. A, tutaj mogę spaść, ok. Coś mi nie idzie, już coś mi nie idzie. Mistrzem parkouru to ja nie będę. Z takimi zadatkami na to wychodzi. Dobra, gdzieś tutaj możemy wejść i potrzebujemy tutaj pięciu gwiazdek na to chyba wychodzi, aż. Dobra, pójdźmy zatem w prawo najpierw. Gdzie my dzięki temu dojdziemy? Jup. Gdzieś wyżej. On wygląda, jakby się miał poruszyć w sumie. No, ale na razie trzeba jednak pójść w drugą stronę.
Tutaj widzę, kolega będzie do rozwalenia trochę. W drugą stronę, panie. Rozwalony. O! To są jakieś stwory, zobaczcie. Wylezł jeden teraz z tego. A no, to nie możemy wskoczyć. Myślałem, że będzie na to można wskoczyć. To są jakieś stwory w środku tego. O, proszę. Pewnie teraz poszedł do tego większego. O, zobaczcie. Da radę z takimi małymi nóżkami? No to wychodzi, że dał. A my mamy gwiazdeczkę. Jeszcze potrzebujemy jednej, na to wychodzi. Więc musimy prawdopodobnie teraz pójść w drugą stronę. Podoba mi się fakt, że tutaj tak są jakieś tutaj stwory, można by powiedzieć też. Istoty z tego świata. Hop, hop. Czy tutaj też będziemy kogoś rozwalać? Kogoś pozbawimy domu? Są takie jakby ślimaki, można by powiedzieć. O kurczę, tutaj jest wysoka, widzę, przestrzeń. O, tu jest nasza gwiazdeczka. Tylko jakby się tu do niej dostać? Tutaj widzę, też jest taki głaz. Jednak będziemy chyba musieli pójść dołem nieco. Hop. Hopa. No i tutaj widzę, możemy coś rozwalić. A, i to pewnie podleci wyżej. No właśnie. Dobra, kumam. Tutaj mamy w ogóle jakąś zjeżdżalnię. Tam widzę, wyżej też mamy coś do rozwalenia takiego. Ej, czy ja musiałem się śpieszyć tutaj, czy nie? W sumie. A zobaczcie, jak o wiele więcej ile widzimy tego wszystkiego. To tutaj jednak takie skomplikowane bardziej jednak wychodzi. Okej. Okay. Czy to w takim wypadku nie powinno podlecieć nieco wyżej? O, dobra. Jak robimy z siebie kloca, to możemy podlecieć trochę. Dobra, gwiazdeczka jest. Mimo to chcę coś wypróbować. Bo widzę tam, że możemy coś zrobić. I chcę tutaj lekko pocisnąć to. Zobaczmy, dokąd najniżej może to zejść. Dotąd. Okej, okay, ja mogę spróbować pocisnąć tutaj na szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Żeby się dostać na tą część. Dostanę się? Dostałem się, dobra. Niech to nam tutaj podleci na spokojnie. Zobaczmy, co dostaniemy tutaj. Aha, możemy pójść dalej. I mamy to kolejne. Dobrze, myślałem, że tutaj coś z tym będzie. Dobra, zjeżdżamy. I... No i idziemy dalej. Idziemy, gdzie nas dalej czerwień poniesie. Jezus Maria, to byłby okropny twist, żeby gdyby się okazało, że tak naprawdę ta bohaterka nasza, którą się teraz poruszamy, ona na przykład kogoś zabiła. I to jest ta czerwień, taka z poczucia jakby bycia właśnie tym zabójcą tej ofiary. To by było okropne. Okej, tak nam się to rozwinęło. Takie przejście. Dobrze. O. A, moment, moment. No, teraz prawidłowo. Tak myślałem, że będziemy tutaj iść bardziej w tę stronę. Dzwoneczki mamy. Ale tutaj nie możemy przejść dalej, no to wychodzi. Muzyka, słyszę, że robi się głośniejsza. Trochę żwawsza też. O, tutaj mamy jeszcze większy mechanizm, no to wychodzi, moi drodzy. A, ale zobaczcie, tutaj potrzebujemy czegoś więcej. Tutaj już jesteśmy... Tutaj już nie jesteśmy takim wielkim klocem, jakby się mogło wydawać. Zobaczmy, co będziemy mieli, jak pójdziemy w drugą stronę, tutaj bardziej. A nic. Coś w takim razie tutaj trzeba z tym pokombinować.
Być może da się wskoczyć na któryś z tych. Ale no nie, wtedy to byśmy nie mogli w ogóle przejść przez to. Czy muszę się jakoś zawrócić tutaj? No nie, też nie. Dlaczego ja tutaj w takim razie muszę ten dojść? Musiałbym naprawdę z dużą... Okej, mogłem spaść. Jednakże to nie o to chyba chodziło. Czy to coraz niżej spada, czy mi się wydaje? Chyba coraz niżej spada. Okej, ja mogę za to tutaj zejść. Ale nic mi to nie da. Ale zobaczcie, muzyka się zrobiła zżwawsza. Co ja tutaj muszę zrobić? Bo skakać w tej formie nie możemy. A zajmuje jej chwilę, żeby z tej formy wyjść. Jak taki NPC z Minecrafta będę. Nie wiem, czy czegoś mi tutaj brakuje, czy tutaj coś nie tak robię. Nie mam pojęcia. Przyjdę się może kawałek. Może jeszcze pójdziemy raz na prawo. Ciężar życia mnie niewystarczająco chyba przytłacza. No to wychodzi. Nie no, dalej tutaj jest tak samo. Innych umiejętności niestety nie mam. Okej, być może utknęło mi się w takim razie w tym miejscu. Trochę. Chociaż moment, czy ja mogę... Nie, nie mogę tutaj pomiędzy tym się też jakoś przedostać. Okej, nie kumam trochę tutaj w takim razie, co ja tutaj muszę zrobić. Bo wyjść też z tego oto miejsca nie mogę. No właśnie. Mogę tylko być klocem tutaj. No nic tu wskoczyć nie mogę za bardzo. Na to też nie wskoczę. Czy tutaj też coś jest platformą jakby, może? No nie wiem. Nie, ja coś muszę pokombinować, myślę, z prawą też stroną, bo to by było trochę dziwne. O, masz. Zobaczcie to, ja tego nie widziałem, okej. Okay. Potem też, dobra. Teraz to już widzę, okej. Okay. Nadal za nisko? O, wy. Widać te ścieżki, zobaczcie, bo one mają taką niebieską jakby tą poświatkę nad sobą, taką lekką. Chyba nie tam musiałem w takim wypadku wskoczyć, na to wychodzi. Czy jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej mogę pójść też. Tutaj po tym teraz.
O kurczę, to będzie niezły w takim razie skok. Mamy. Dobra. I to teraz będzie nam szło dalej. Moment, czy to ziemia podchodzi wyżej, czy to po prostu ta para jakby schodzi niżej? Moment, to jest jakaś winda, można by powiedzieć w takim wypadku. No kurde, sobie wynaleźliśmy miejsce niezłe. No dobra. Gdzie my się zatem teraz tutaj dostaniemy? Ja już widzę, ja tu widzę tę żółć w tle. Ja tu widzę tę żółć i nikt mi nie powie, że to nie jest, że to jest czerwony. Pyk, 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 pyk. Podoba mi się to, jak to jest wymierzone, że my możemy bez potrzeby zatrzymywania się iść po prostu, przejść dalej. Bardzo fajna rzecz. A, i zobaczcie, tutaj już są białe. Żeby tutaj teraz tylko nie spaść. Chociaż... A. No tak. Ale skoro może spadliśmy już tutaj, to zobaczmy, czy jak pójdę tutaj dalej... Nie, tutaj nic nie mam. A czy jak nie zdecyduję się na to wejść i tutaj pójdę, to czy też coś dostanę? Nie. Nic nie dostałem. To mi nie wyszło. Muszę tak niestety się poruszać. Okej. Mam. Ale tam dalej nie... O! Są rączki nasze. I blask! Aha, i znowu podchodzimy do góry. Czy znowu się zmieni nasz kolor? O, zobaczcie, teraz... To jest taki błękit pomieszany z zielenią, taki turkus można by powiedzieć w sumie bardziej. Ale ta czerwień lekko jeszcze została, zobaczcie. Okej, okay. Green jednak, czyli to jest jednak zieleń, moi drodzy. Dostałem osiągnięcie kolejne. Ale tu już nie kieruję. Tu już nie mogę kierować, niestety. No i spadamy gdzieś znowu dalej. Po pnączach się pniemy w dół. Jest tu już większa zieleń. No teraz to już widać, że to jest zieleń. Aniżeli ten. Chociaż ten tutaj to mi tak bardziej, wybaczcie, ale bardziej mi to przypomina taki niebieski właśnie. Jakieś tutaj mamy te. O, tutaj coś możemy? O, uwolniliśmy takie tutaj stworki. O, zobaczcie, wróciliśmy się tutaj. Czyli to będzie taki świat zbudowany pomiekąd ten, z części na to wychodzi. Poszedłem na lewo, ale pewnie trochę też na prawo mogę pójść. Gdzie mnie to skieruje? A nie, nie skieruje. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że jak myślę, że znajdę sekret po lewej stronie i potem się cofam na prawą stronę, bo znalazłem jednak ścieżkę, to po prawej nic nie ma. No przecież. Dobra. Gdzie my tutaj się dostaniemy teraz dzięki temu? Okej, okay, żeby tutaj teraz nie spaść. O! I kolejne gwiazdeczki pójdą do naszego tego gwiazdozbioru. Na górze. Ale my tu robimy w ogóle jakąś dużą ścieżkę. O Jezus Maria, teraz jest tego jeszcze więcej. A my tu sobie robimy dużą ścieżkę, na to wychodzi, zobaczcie. Szkoda, że nie od końca jakby, tam się, tam ścieżka się jeszcze bardziej teraz rozszerzyła. Okej. Okay. Zgaduję, że możemy teraz pójść właśnie na tą stronę. I co my tutaj odkryjemy z kolei? Tutaj mamy kolejne coś takiego. Nie mam pojęcia, o co tutaj z tym stworzeniem dziwnym chodzi. Dobra, teraz już mniej więcej wiem, po ilu się zmienia kolor. Jednakże teraz już niestety... O kurnia. Nieładnie. Nieładnie. A jak ja wrócę? Co? Nieładne ptaszki. Niedobre. A ja was uwolniłem. O.
No spoko. Pik. Aha, czyli muszę skoczyć. Skok wiary. Ooo. Jejku, jak to ładnie. Uwielbiam takie lasy też. To tak pięknie wygląda. I zobaczcie, są kaleszkowie moi tutaj. Grzybki. W prawo mogę iść. Moment, przejdę trochę jeszcze dalej. Dobra, i widzę, że powinienem teraz iść w lewo. Dobrze, dziękuję, gro. Pięknie wygląda i ładnie tutaj ptaszki nam świergolą. No, jakie fajne. Fajne stworki małe. Fajne dźwięki tutaj nam wydają. No i to jest fajny region, ładnie wyglądający. Nie, jakieś pustki. Zio. Ta zieleń jest już taka bardziej uspokajająca. Czy jakby... Już sobie nasza bohaterka nieco poradziła ze swoim stanem? Uporała się, odnalazła taki jakiś wewnętrzny spokój u siebie? O! Ocie panie, tutaj też jakieś uchowające się dziwne drzewa. Hop, hop. Fajnie. Szczerze powiedziałem, że tą grę bardziej sobie zliczy do platformowej poniekąd w sumie właśnie przez to, że mamy takie elementy skoczne i takie... O! Scenka będzie? Scenka mała. O, jakiś ludek. Okej, okay, jednakże zanim będziemy... Nie, nie mogę dalej iść. Muszę dalej iść tutaj za nim. Co to za stworek był? Kwadraciek jakiś. Hop, hop. O nie, wyłaś. Wyłaś, stary, wyłaś. Czy jak trochę się oddalę, to on wyjdzie? Nie, dalej jest tutaj. Już chciałem powiedzieć, gdzie on się podział, bo go nie widziałem przez chwilkę. No dobra, my idziemy po prostu dalej. O, zobaczcie, tutaj był na tle przez chwilę. Z nami szedł. Poniekąd. Hop. I hop. I tutaj teraz był za tym drzewkiem. O, tutaj za tym, gdzie teraz jesteśmy. Tutaj był. Zaraz pewnie gdzieś tu dalej przebiegnie gościu. O Jezu. To by mnie pewnie nie zabiło, ale mimo to straszne. Hop. Dobra. A to chyba jest na tyle grzeczne, że czeka na nas aż ten. Aż skończymy przechodzić przez to. Okej. Okej. Okej, tu muzyka trochę zaczyna tak dziwne przybierać. Nie, jednak jest okej. Po prostu na większą skalę tą muzykę tutaj wzięli w tym momencie. Nie było żadnych tych właśnie jeszcze takich. Tych kółeczek, o, które cały czas spotykaliśmy wcześniej. Chyba wykrakałem, chyba mogłem wykrakać tutaj. Bo tam możemy iść wyżej. O nie, tutaj nie wskakuję. Tutaj nie wskakuję, bo nie widzę tutaj możliwości, żeby przejść jakoś dalej być może. Podskaczę jeszcze wyżej w takim wypadku. Kurczę, gdyby ten człowiek wiedział tego, które jest które. No, zamienię się. Hop. Fajne to jest, fajna tutaj taka jest mechanika tego. Hop. Dobra. Ale dobrze, dobrze pomyślałem, że tutaj o to chodziło. A, rzecz. To mi nie poszło już. Hop. Czyli jednak, zobaczcie, nie czeka to na nas, ale jak jesteśmy w miejscu, gdzie miałoby się dalej otworzyć, to czeka. Czyli te kwadratowe są niegrzeczne. Hop. Jak to tutaj idzie? O, masz! A jednak tutaj ten jest niegrzeczny. Są tylko trzy tutaj, no to wychodzi.
Szlak by to. Ej. Chodźmy dalej tutaj. Dorwę cię tam, kółeczko. Myślę, że to nadal jest jakiś taki zapis, można by powiedzieć. A, w ten sposób musiałem. Dobra, mamy to. I zapisane jest. No dobra. Akurat mi się zbliżyło pół godzinki, więc myślę, że w tym tutaj ładnym i cichym, spokojnym miejscu skończymy, moi drodzy. Tak więc, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, czy dobrze obstawiliście kolor, że to będzie zielony. I jeśli jesteście kłączuszkami, ja się dowiem, że mówiliście, tak, dobrze obstawiłem, jej, i graliście albo oglądaliście kiedyś, oj, będzie wpiernicz. Powiedzcie mi, czy dobrze obstawiliście kolor i co na razie myślicie właśnie o czerwonym. Mógł być to taki jakiś stan rozpaczy, ale według mnie bardziej by pasował tutaj chyba niebieski pod rozpacz. Jeśli ktoś z wam ma też jakieś teorie właśnie kolorystyczne, albo ja czegoś na przykład nie wiem, dajcie mi śmiało znać w komentarzach. I jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.